Lucky Punch, z nami Adam Kownacki. Cześć Adam. Cześć, cześć, witam. Adam, powiedz, wreszcie doczekałeś się walki, wreszcie jest termin. Powiedz, czy jesteś zadowolony, że w końcu zawalczysz? No strasznie, tak? Było trochę jakby, zawsze jest trochę lekko nieświadomo, tak? Do daty, szczególnie po trzech przegranach, tak? Trzeba się troszkę odbudować. Więc jestem zadowolony, że w końcu mamy jakby termin przeciwnika i kiedy to walka będzie, więc nie mogę się doczekać. A powiedz mi, to był długi czas i powiedz, czy miałeś jakby wgląd w wybór rywala, bo rywal jest, ma dobry bilans, może myślę, że taki najbardziej odpowiedni na ten powrót, prawda, żebyś wreszcie miał taką aktywność, ale przede wszystkim rywala na spokojnego, żeby po prostu wrócić bezpiecznie do ringu. No dokładnie, jak mówisz, tak, doświadczenie ma, walczył z Dubes, tak, więc mimo, że przegrał w pierwszej rundzie, więc nie pokazał nic za dużo, a na pewno będzie twardy, wiem, że idzie do przodu, lubi się bić, więc to będzie dobra walka, ale właśnie to Cybrego był właśnie chyba brany po to, żeby wiesz, spróbować się, ile jeszcze mi zostało, tak, zostanie trzy porażki, jednak każdy ma duże pytania, szczególnie moi. Wiesz, więc zobaczymy, co się uda, tak? Co z tego wyjdzie. Ale no, jak mówię, tak myślę, że wszystko jest dobrze, czuję się dobrze, na sparingach dobrze wszystko pochodzi. Nie mogę się doczekać walki, więc no jest znowu tak, przyjemnie jak mówisz, tak? Jest troszkę bardziej na odbudowanie niż uda się rzucić tak głęboko wodę. No właśnie, mówiłeś, trzy walki, ale trzy bardzo trudne, bo od razu rewanż z Heleniusem, potem Demi Rezen, który też przecież dla niego ta walka z tobą to była bardzo ważna w kontekście Stanów Zjednoczonych, kariery, więc trzy takie bardzo trudne. Chyba wydawało się rzeczywiście, że potrzebowałeś takiej pojedynku, jak teraz będziesz miał w czerwcu, pomiędzy tymi walkami. No ale wiadomo, że nie ma co wracać w przeszłość. Teraz walka, powiedz, jak wyglądają przygotowania. Czy coś zmieniłeś pod kątem trenera, przygotowań? Jak to teraz wygląda u ciebie na przestrzeni tych ostatnich miesięcy? No życie mi się w ogóle zmieniło, tak? W ogóle od pierwszej walki z Heleniusem, tak? Też były wielkie zmiany w moim życiu dla mnie. No, miałem uśmiech na twarzy, bo dzieci się mu urodziły, tak? Miałem dwóch synów w tym czasie i to naprawdę największe szczęście w moim życiu. Ale jak mówię, to były duże zmiany w moim życiu i teraz myślę, w końcu po jakby tych trzech latach wszystko się jakby doszło do... Byłem w stanie to ogarnąć, ułożyć. Jak to wszystko będzie wyglądało? Przeprowadzka do Miami, tu jest nowa sala treningowa. Trzeba współpracować z Sugar Hillem, tak? Więc dużo zmian, więc naprawdę fajnie. Ja myślę, że będzie to wszystko widać w kolejnej walce, tak? Że wszystko się odbudować. Ja też pracuję na dużych rzeczach, których pracowałem wcześniej, na pracy nóg, tak? Na dobrą, na proste, do tej twardej krąg style, który jest. No, te, więc naprawdę no fajnie i myślę, że taka duża pasja i chęć do boksowania mi wróciła, tak? Czyli Sugar Hill, duże zmiany pod względem trenerskim również u ciebie. No dużo, no właśnie nie z Kitem utrzymuję kontakt do dzisiaj, rozmawiamy. Ja mam nadzieję, że też go zobaczymy w narożniku, bo też jakby 7 lat, wiesz, będzie ciężko się po prostu z kimś rozstać, tak? Będzie może to jakaś troszkę inna rola jego w narożniku. Ale Sugar Hill naprawdę, kurde, teraz z nim nas odcinek trenujemy i jest naprawdę fajnie, tak? Też mam dobrą ekipę na treningach, więc jest wesoło, sparujemy z każdym. Te sparingi są troszkę też bardziej techniczne niż same, wiesz, same bitki. Takie gym wars, więc no, jestem zadowolony, jak obóz przebiega. Lubiłeś Barclays Center, lubiłeś pewnie też Madison Square Garden, ta walka będzie w MSG i chciałem się zapytać o kibiców, czy bardzo dużo osób już do ciebie pisze w kontekście biletów, w kontekście walki, bo długo czekali na ten pojedynek, a ty miałeś już taką dużą rzeszę fanów i do dzisiaj ją masz w Stanach. No myślę, że tak, no na pewno. Będzie to mała gala, tutaj będzie jednak w theater, a nie na dużej sali. Tak. Więc myślę, że bilety naprawdę się kupują, tak? Walka wieczoru jest Edgar Belanga, tak? Który też ma swoich kibiców, jest z Puerto Rico, też jest nadchodzącą gwiazdą tutaj właśnie, więc myślę, że bilety naprawdę się rozejdą. Już ludzie piszą, kiedy, co i jak, więc na pewno będzie dużo biało-czerwono, tak?
Śledzisz wagę ciężką teraz, bo w sobotę Joe Joyce przegrał z Zhangiem Zilejem. Byłeś zaskoczony tym, że Chińczyk tak, w taki sposób pokonał Brytyjczyka, który był zdecydowanym faworytem. I teraz dużo się mówi o tym, że nie, wcale nie był takim faworytem. No nie, no był faworytem Brytyjczyk ogromnym i tak się to skończyło. Szczególnie ta pierwsza i druga runda, w Chińczyk po prostu zaatakował potwornie i od razu obił opuchlizna nad oko. okiem, więc tutaj była ogromna dysproporcja pod względem tych, w tych pierwszych runach szczególnie. No, jak mówisz, tak, sparowała mnie raz i ma ciężkie ręce, fajnie boksuje. Joyce zawsze wydaje się takim robotem, tak, więc kurde, zawsze byłem taki pod znakiem zapytania, ale pokazał, że to jest waga ciężka, tak, i że jeden cios wszystko zmienia, tak. Sam to też przeżyłem w walce, kurde, z ważnym Seleniusem, że też w pierwszej rundzie trafił dobrą prawą ręką i wiesz, do końca walki nie widział na oko, tak, więc no taki jest boks, tak, waga ciężka, że jeden cios wszystko zmienia i tu jednak też zmieniło, tak, więc totalnie to chyba zmieniło jakby nastawienie do kurde, tego, no, boksowania Joyce, zwień, kurde, miałem tę walkę z kim on walczy, że lewo z walki chyba miał remis, tak, co ledwo ją wygrał, tak. Okej. Okay. Ostatnio walczył też Zhang z tym, z Chrygowiciem jeszcze i go miał na deskach, praktycznie było bardzo blisko, żeby ten, ale potem już był zmęczony, ale tak, rzeczywiście tak było. No więc wiesz, ciekawe, no ale to jest waga ciężka, wiesz, jeden się wszystko zmienia, więc fajnie, fajny chłopak, więc gratulacje, że teraz jest w linii o, wiesz, mistrzostwo świata. I pokazuje, że nieważne ile walk przegrasz, że zawsze możesz się odbić po jednej walce i mieć walkę o mistrzostwo świata. W sobotę w Polsce, w Rzeszowie, będzie walka Łukasz Różański, Alen Babicz, kategoria Bridger, walka o tytuł WBC. Powiedz, czy będziesz tę walkę oglądał, jak się zapatrujesz na ten pojedynek, bo Łukasz nie jest faworytem, ale dużo osób upatruje w szansę, żeby pokonał Chorwata. Widzisz szansę widzisz Łukasza szansę na wygraną? No ja myślę, że Łukasz wygra, tak? Będę bardzo oglądał, kibicuję Łukaszowi. No ja myślę, że Łukasz jest prawdziwy, ciężki, tak? Więc myślę, że jednak, nie mam przeczucie, że zakotuje Babicza, tak? Adam Barski, który jest Cruzem, dał dużo kłopoty Babiczowi, no to ja myślę, że Różański go zakotuje, tak? Tak jest moje jakby myślenie. Też wiem, że Różański miał dobry obóz, długi strasznie, jest dobrze przygotowany, świetnie wygląda, więc myślę, że wygra tę walkę. Okej. Okay. To wreszcie, no, polski boks potrzebuje takich walk. Też dużo się o tym mówiło, żebyś ty stoczył może walkę w Polsce, bo brakuje tych nazwisk w Polsce, brakuje fajnych gal i w końcu doczekamy się, że no, będzie po prostu walka o tytuł. Pierwsza od września 2016 roku w Polsce od walki Głowacki-Usyk. No, dla polskiego boksu to chyba bardzo dobrze, że taka walka jest. No super, tak. Mam nadzieję, że zmotywuje młodych chłopaków, że boks jest naprawdę fajnym sportem i warto go uprawiać, tak? Mam nadzieję, że też jakby będzie, ale też widać, że dużo chłopaków jest jakby trenerów, którzy jakby walczyli amatorsko i nie odnieśli większych sukcesów, teraz się zajmują trenerko, że mam nadzieję, że się będą uczyć i że będą, wiesz, że ten polski boks wróci, tak? I że będzie naprawdę, wiesz, będziemy mieć fajnych zawodników. A jest w ogóle szansa, żebyś stoczył walkę w Polsce? Jeśli teraz wygrasz w czerwcu, to jest szansa na to, że albo pod koniec roku, albo w następnym roku zaboksujesz w Polsce? Były takie jakieś propozycje, żebyś wrócił właśnie nad Wisłą? Zobaczymy. No nigdy nie mówi nie. Trzeba zobaczyć. Na razie jestem tylko skupiony na, wiesz, na walce w wakacje, tak? Muszę tę walkę wygrać, bo to jest na mnie najważniejsze, tak? Na razie tylko o tym myślę i nie myślę, co będzie dalej, tak? Więc na razie patrzę na Kusumano. Żeby go zakotować, żeby tę walkę wygrać, a później będziemy myśleć, co dalej. A były jakieś inne propozycje, na przykład takie właśnie trudniejsze, jakieś duże wyzwanie w ostatnich miesiącach, czy raczej po prostu wiedzieliście, że będzie teraz spokojniejsza walka, a nie interesowaliście się innymi ofertami, z tymi większymi nazwiskami, no, na przykład? No nie było, jednak i była jakby właśnie z Sugar Hillem, tak? Więc jest też nowy styl, nowe treningi, więc chciałem długi czasu, żeby tego stylu się jakby przyzwyczaić. Więc nie było, tak? Też chciałem właśnie taką walkę, jak jest Kusumano, że jest dobry zawodnik, ma dobry rekord, ale nie jest strasznie wybitny, można powiedzieć, że nie jest takim strasznie groźny, tak? Ale jest na pewno
Ja też właśnie mówię, tak, chciałem się bardziej stylowo przygotować, bo jest całkiem nowy styl i tego chciałem się nauczyć, tak? I ostatnie pytanie, Czy inny styl? Damian Knyba podpisał kontrakt z Toprankiem, miał już kolejną walkę. Powiedz, to jest taki nowy zawodnik, który rzeczywiście jest na wschodnim wybrzeżu USA, prawdopodobnie się przeprowadzi później do Stanów. Widzisz w nim potencjał? Widzisz w to, że już to jest teraz tylko czwarty od końca na karcie głównej tej gali Topranku? Coś się zaczyna rozwijać, pewnie będą rywale mocniejsi. Spodziewasz się, że Damian urośnie w najbliższych latach i będzie miał jeszcze większe walki? Znaczy, czas pokaże, tak? Jak ze mną, wiesz, wszystko od Damiana zależy, tak? Co ja myślę, czy to, co chce inny, nie ma znaczenia, tak? Wszystko jest w rękach Damiana i życzę mu jak najlepiej, tak? Mam nadzieję, że będzie w stanie się skupić dobrze i że pokaże fajny boks, tak? I będzie się rozwijał. Damian współpracuje z twoim bratem, z Łukaszem Kownackim. Powiedz, czy Łukasz też pomaga tobie, jakby jest taki w ścisłej grupie współpracowników takiej pod względem managementu, Nie. czy nie, tak? Nie. Okej. W ogóle z nic z tym nie ma do zmienia. Jedyne co mam to, żeby nie mój telefon do Damiana Knyby, to pewnie walczył na grądzie, więc. Więc. No nie szukam nic. Nie. Dobra. Okej, to dziękuję Ci bardzo za wywiad i co? Trzymam kciuki za to, żebyś wrócił, żeby ten powrót był udany i żebyś wrócił na jakąś zwycięską ścieżkę, bo to jest bardzo potrzebne i polski boks potrzebuje Ciebie, tak? I to jest bardzo ważne. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Hejka.